Psychologiczny aspekt nadwagi, otyłości, a także odchudzania. Oczywiście takim pierwszym etapem właśnie poruszonym w tym materiale będzie akceptacja. Niestety, ale bardzo ciężko osoby, które mają nadwagę, są otyłe, czy też mają problemy ze stałym odchudzaniem się i brakiem efektów, mają ciężko zaakceptować to, że są otyłe, że powinny po prostu niejako zmienić coś w swoim życiu, dietę, zwiększyć aktywność, tak żeby po prostu pozbyć się tej nadwagi, pozbyć się tych zbędnych kilogramów i w ten sposób zadbać o swoje zdrowie, nie tylko jeśli chodzi o organizm, ale też o zdrowie psychiczne. Ta akceptacja tego, przyznanie się, że niestety, ale ten brzuch jest za duży, że to, co wskazuje waga, nie jest takie, jak trzeba, bardzo często jest bardzo dużym problemem i bardzo często niejako takie osoby zamykają się w sobie i tworzą barierę, która po prostu powoduje, że nie mają one chęci, nie uważają się za otyłe, czy też te wszystkie głosy z zewnątrz, czy to rodziny, czy też znajomych, czy też lekarzy, psychologów, są przez nich po prostu, no nie będę mówił brzydko, co robione. Po prostu takie osoby nie uważają tej swojej otyłości, nadwagi, zbyt dużej ilości tkanki tłuszczowej za coś złego. Po prostu akceptują to, ale w ten niewłaściwy sposób. Jestem taki, to jestem, nic z tym nie będę robił. Należy zaakceptować to, że jesteś, ktoś jest otyły, ale nie oznacza to, że jest to akceptacja równająca się temu, że nic nie należy z tym zrobić. Ta akceptacja powinna dawać rezultat, wynik w ten sposób, że dana osoba powinna walczyć z tymi zbędnymi kilogramami. Po prostu taka osoba ma rozpocząć drogę, która zmierza, oczywiście jest to bardzo długa droga, która zmierza, której efektem ma być osiągnięcie odpowiedniej wagi, czy też zbliżenie się do tej wagi w ten sposób, żeby nie była już ona niezdrowa, negatywna na nasze zdrowie. Dlatego tak ważne jest, żeby taka osoba była w stanie to zaakceptować i zaakceptować to, że musi podjąć jakieś działania, że nie chodzi o to, żeby próbować, nie osiągać efektu, ale żeby podjąć próbę, skoncentrować się na niej i z wszystkich sił próbować niejako doprowadzić do tego, do czego dążymy, czyli na przykład do powrotu do tej wagi, którą uznamy za właściwą. Niestety, ale nasza psychologia, to jak nasz mózg działa, to wszystko powoduje, że nie jest to niestety takie proste. Każda taka chęć przezwyciężenia czegoś napotyka na bardzo silny opór ze strony naszego mózgu. Nawet osoby bardzo racjonalne, bardzo logiczne, myślące mogą wpaść w pułapkę i po prostu nie próbować z tym walczyć. Nie przyjmować do swojej świadomości, że to coś jest niewłaściwego. Ogranicza nasze możliwości ruchowe, powoduje negatywny wpływ na nasze zdrowie, powoduje, że nasze ciało jest zagrożone wieloma chorobami wynikającymi z tej otyłości, a po prostu nie zdają sobie z tego sprawę, ale po prostu nie próbują z tym walczyć. To jest bardzo ciężkie, to jest bardzo negatywne, dlatego tak często takie osoby potrzebują pomocy kogoś z zewnątrz. Czy będzie to ktoś z rodziny, czy będzie to ktoś znajomy, czy będzie to psycholog, czy lekarz, czy jakieś szkolenie, jakiś coach, który uświadomi tej osobie, że coś powinna zrobić, w jaki sposób to powinna zrobić, żeby zaakceptowała, że jest otyła, żeby zaakceptowała to, że należy coś z tym zrobić. Jeśli taka osoba zda sobie z tego sprawę, to będzie ten pierwszy krok już poczyniony do celu. Pierwszy krok uważamy za ten najcięższy, niestety później wcale nie jest łatwiej, ale bez tego pierwszego kroku, bez uświadomienia sobie, że należy coś z sobą zrobić, że jesteśmy na etapie,
gdzie powinniśmy się zatrzymać i zrobić coś z tym naszym ciałem, jest bardzo ważne. Kiedy już mamy tą wiedzę, kiedy wiemy, że musimy coś z tym zrobić, zaczynamy coś z tym robić. Zaczynamy wprowadzać jakąś strategię, czy to opracowaną z lekarzem, opracowaną przez nas, wspartą jakimś pomocą rodziny, znajomych. Wprowadzamy wiedzę z jakiegoś szkolenia, z jakiejś książki. To już musimy coś zrobić, żeby po prostu zrobić te następne kroki, żeby po prostu nie zatrzymać się w miejscu, tylko robić krok za krokiem, żeby osiągnąć ten swój cel, jakim jest w tym wypadku odchudzanie. Czyli pierwszy krok, akceptacja, że jesteśmy otyli, że mamy nadwagę i akceptacja tego, że musimy coś z tym zrobić, że jest to stan niesprzyjający naszemu zdrowiu psychicznemu i wtedy dopiero możemy robić następne kroki, świadome, opracowane kroki zmierzające do osiągnięcia celu, jakim jest ta odpowiednia waga, odpowiednia sylwetka, co oczywiście przełoży się na nasze zdrowie psychiczne, fizyczne i oczywiście da nam naprawdę bardzo dużo. Dziękuję za uwagę, zapraszam na wcześniejsze materiały, na kolejne materiały. Wiesz coś więcej? Napisz. Chcesz coś wiedzieć? Również napisz. Dziękuję za uwagę.